Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszej przygodówki The Watchmaker, czyli Zegarmistrz. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem, weszliśmy sobie do domu stróża, jego tutaj nie ma, więc teraz myślę, że będziemy mogli tutaj trochę mu przetrząsnąć domek, stoliczek, tak, czyli nie ma tutaj fajki. Nie ma w nim nic szczególnego. A kurde, już myślałem, że będzie można coś tu zabrać. A ta biblioteczka, można ją otworzyć, coś zobaczyć? Nie. Wydaje się być pełna starych rachunków i dokumentów. To robiąca wrażenie staroświecka biblioteczka. No dobra, ale nie ma nic, żeby tu chociaż szuflady jakieś, coś potwierać? No niekoniecznie. Dobra. Biureczko. W sumie to powinienem w tym odcinku iść Wiktorią, prawda? A tu i na okulary. Jest puste. Okularowe tu i Henry'ego znajduje się na biurku. Okej. Nie ma tu nic ważnego. A to? Dłuto. Może się przydać. No to dobra, to mamy dłuto. Co za bałagan. Czy nikt tu nie sprząta? To chyba dom, w którym mieszka stróż. Myślę, że lepiej mieszkać tutaj, niż z innymi w zamku. Pusto. Tapczan? To jest tapczan? Założę się, że to było tutaj, kiedy jeszcze żył dziadek Henry'ego. Dobra, a może kolejne pokoje? Aha. Cholera, zamknięte. Aha, zamknięte. No a tu? Wazon. Wygląda na bardzo delikatny. Lepiej nie będę go dotykać. Szkoda, że nic w nim nie ma. No ja tam coś widziałem. Obrazy. Ciekawe, kim ona była. No właśnie. W ogóle wszystko, słuchajcie, lampa, a tu jest jeszcze jakieś... Zawsze mi się podobały widoki morza. Co to jest? W dzisiejszych czasach już nie spotyka się takiego rękodzieła. Nie zajrzę do środka, nie lubię wścibiać nosa. Po to tutaj jesteśmy. Dobra, w takim razie idziemy stąd, słuchajcie. Nie wiem, co tutaj dalej porobić. Aha, no na pewno będzie trzeba zagrać Wiktorią, bo... No bo taka była umowa, no. Idziemy sobie po kolei, ewentualnie będziemy wołać swojego partnera do jakieś potrzebne tutaj będą miejsca, no to wtedy go zawołamy. W każdym razie, słuchajcie, no nie mamy... Czego nie mamy? Klucz od kucharza, nóż... W garażu... Gdzie była taka teczka? Aha, w tej studni tam, tak? No to nie mogę, nie mam tego kodu właśnie do tej studni. Znaczy właściwie to nie do studni, jak do tej teczki. I tylko tyle. Nie mam tutaj jakby żadnego punktu zaczepienia. Nie wiem w ogóle, co by tutaj porobić. Z kim by jeszcze można było ewentualnie pogadać? W poprzednim odcinku Darylem trochę pogadałem, więc tutaj pewnie też Wiktorią, ale nie będę wam tego tak pokazywać, bo to już jest nudne. Tu jest Karla, tak? Ewentualnie można z Karlą porozmawiać jeszcze. Karla? Tak! Bo Daryl, no z Darylem nie da się gadać, nie? Znaczy Karla nie chce z nim gadać. Aha, umiejętności na przykład Grety. Greta Snyder ma dużo doświadczenia jako gospodyni? Chyba można tak powiedzieć. Z tymi wszystkimi listami rekomendacyjnymi mogłaby otworzyć pocztę. Ale proszę sobie nie wyobrażać, że niby tak ciężko pracuje. Radzi sobie dobrze, ponieważ jest ulubienicą nadzorcy. Okej. Czy wydaje ci się to odpowiednie, że Raoul ma dodatkowe prace do wykonania oprócz swoich zwykłych obowiązków? Anderson poprosił go o pomoc dla Henry'ego. To wszystko na ten temat. I jak on to przyjął? Oczywiście niezbyt dobrze. Jak to jest w stylu Raoula, przyjął to oczywiście jako coś osobistego. Okej.
Przepraszam. O! Na pewno Karla nie wie wszystkiego. Nie, dobra, no to bez sensu, nie będziemy jej się pytać o takie rzeczy. Biały gołąb. Co nadzorca zyskuje, trzymając tego biednego gołębia w zamkniętej klatce? Też się nad tym zastanawiałam. Nawet próbowałam go uwolnić, nie wierzysz mi? Ale te cholerne drzwiczki od klatki zamknięte są na ogromną kłódkę. No ale my to zrobiliśmy już, przecież otworzyliśmy to. No i to by było chyba na tyle. Jeszcze gala wieczorna. Czy często organizują tutaj przyjęcia i tym podobne spotkania towarzyskie? Prawie każdego miesiąca. Ale wieczór galowy w zeszłym tygodniu był najlepszy ze wszystkich dotychczasowych, prawda? Dawaj, opowiedz mi o nim. To naprawdę szkoda, że je przegapiłaś. Dobra muzyka, ludzie z klasą. Musiałam pracować jak niewolnik, ale też miałam mnóstwo zabawy. Poznałam także pewnego Antonio Corona, który przyjechał z Las Vegas i jest nikim innym jak właścicielem kasyna. Corona? Znam to nazwisko. Ja nie znam, ale powiedział mi, że jest bardzo znany w Ameryce. Zaczekaj, opowiem ci, co się stało. Przyjechał tutaj naprawdę wcześnie z jakimś swoim przyjacielem. Typ z klasą, ale nudny. Nie mogłam ich nie zauważyć, ponieważ prawie cały wieczór przegadali z Raulem, a ten drań udawał, że mnie w ogóle nie widzi. W pewnym momencie jego przyjaciel gdzieś odszedł i on pozostał sam. Wezwał mnie więc i podał mi szampana. I zaczęliśmy rozmawiać. Po jakimś czasie co zrobił? Nic innego jak zaprosił mnie, żebym wybrała się z nim do Vegas. Tak po prostu, bez owijania w bawełnę, jakby to była najnaturalniejsza rzecz na świecie. I co mu odpowiedziałaś? Powiedziałam, że muszę to przemyśleć. Wiesz jak jest. Nie możesz tak od razu zaufać osobie, której życie kręci się wokół pokera i kelnerek topless. Antonio Corona. Zaraz chwileczkę. Ten program w telewizji, poszukiwani przez FBI, to stamtąd o nim słyszeliśmy. O. I co, gdzie teraz jest Antonio? Pojechał gdzieś w interesach. Mhm. Zostawił mi jedną ze swoich prywatnych wizytówek na wypadek, gdybym chciała do niego zadzwonić. I to nie są żadne tam stare, tradycyjne wizytówki. Patrz, weź jedną. Każda z nich jest warta $1000. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek będziesz tu w okolicy i jeżeli zdarzy się, że zostaniesz milionerką, nie zapomnij o biednej, miłej Karli. Dobrze? Bardzo naiwna dziewczyna. To naprawdę miłe z twojej strony, dzięki. Tylko poczekaj, pani Fortuna jest po naszej stronie. No, trzeba uważać na takie rzeczy. Coś dostaliśmy od niej, nie wiem. Ale zniknęła mi. Gdzie jest Karla? Mogę tu wejść? Sprzątała ten pokój, myśmy tu już byli. Oj, nie przypominam sobie tych obrazów. To jest jakiś zegar, patrzcie. Chodźcie, nic w niej nie ma. Chodźcie, zobaczymy z bliska ten zegar. Mają chyba lekkiego bzika na punkcie zegarów w zamku. Popielniczka. No, zastanawiasz się. No to jest w sumie posprzątane, więc... Nic specjalnego, to tylko popielniczka. No właśnie. Ale wiecie, zawsze to dobrze zobaczyć to wszystko tutaj. Co to jest? Talerzyk? To mały, dekoracyjny talerz. Jest pusta. Lepiej nie będę jej dotykać. Ten jest mi znajomy. To zamykany na kłódkę drewniany kufer. Pokój gościnny jest raczej dziwnym miejscem do trzymania go. Puste, nic nie? W niej nie ma. O mój Boże. Jest puste. Obecnie nie zatrzymała się tu żadna para. Ale ładny pokoik. No dobra, to tutaj w takim razie nie ma nic. Tam na górze jakiś ten, jaki obraz. Jesus, hol na 4. piętrze. Tutaj są nasze pokoje, prawda? Tak. Tutaj raczej nic nowego nie będzie. Tutaj ewentualnie możemy jeszcze wyjść, ale co my tam moglibyśmy...
na ta wieża zegarowa, nie? Tu byliśmy w pierwszym odcinku, ja pamiętam, w tej wieży zegarowej, ale ja wiem, czy tutaj coś skombinujemy nowego. No mamy przedmioty, więc może coś tam... Zaraz zobaczymy. A jeszcze tak w ogóle zobaczę, to co mi Karla dała? Banknot. Używany jest jako pieniądze. Jeszcze raz. Używany jest jako pieniądze w kasynie korony. Aha, okej. No to nie jest jakiś... A, widzicie? To nie jest jakiś znowu też podpowiedź. Jezu, nie mogę tego zrobić tak, jakbym chciał. O tak bym chciał. O tak. 4. Wiecie co, chodzi? Trzeba to zapisać. Więc zróbmy to. To będzie tak. To będzie 4. 4. To jest 17. I 30. Dobra. Nie? No bo ja tutaj nic innego nie widzę. Tak mi się wydaje, że... No zapisałem sobie to, nie wiem jak myślicie. 4, 17, 30. Nie widzę tutaj nic innego. Więc w sumie mamy już dwa kody, bo... Tak? Wcześniejszy był ze zdjęcia. Aha, i była taka kartoteka, gdzie było... Gdzie był... O Jezu, szyfr. I... Tak, i tam było, że do sejfu. To było... Też miałem to napisane. 12, 480. Więc w razie co, to mamy tutaj... Co tu było w ogóle na tej wieży? To jest ta wieża zegarowa, prawda? Tutaj nie ma nic. Ja to tak się w sumie nie przyjrzałem ostatnio, jak byliśmy tutaj na samym początku. Tutaj tylko coś jest jeszcze. Co to jest? No właśnie. Płaskorzeźba. Mam nadzieję, że ta miła buźka nie jest znakiem tego, co ma nadejść. Nie sądzę, żeby było tu coś dobrego dla mnie. Czyli nie ma nic tutaj. Bo nie mamy żadnych przedmiotów, które banknot, kłódka, ale w ogóle ogólnie to chciałbym... jak tu można by było przywołać tego, jak się nazywa? Deryla. Widzę, że nie mogę. A nie mogę. Nie mogę tu przywołać, bo on ma... Bo on ma przedmioty i chciałem... Jezu, naprawdę... A nie mogę. Serio. No dobra, jak się nie da, to nie, ale chciałbym tu przyjść Derylem, bo on ma też większość przedmiotów, więc może by się udało jakoś, czekajcie. Też nie mogę go tutaj przywołać. Naprawdę. Ja wiem, że on jest na zewnątrz. I tak jakby jest w tym samym miejscu, gdzie my jesteśmy, tylko że my na górze, a on na dole. No wiem, wiem, tylko chodziło mi bardziej... o tak. O właśnie, chodź na chwilę, Deryl. A, myszka mi odjeżdża. Na chwilę tylko wejdę jeszcze nim. Mieszanka kwasów na przykład, spróbujemy, albo tym dłutem. Strasznie to trudne jest. A to jest ta wieża zegarowa. Wygląda, jakby od wieków nie był ruszany. No tutaj mnie nie było Derylem, byłem tylko Wiktorią. Jakby użyć na przykład tego kwasu na tą... Jak się dostać do tej wieży? To jest chyba jedyne jakieś... Chyba, że od strony tej katedry, nie? Też tak można. Pokaż na przykład to. Mogę coś popsuć. Aha. A jest jakieś na przykład mieszanka kwasów? To może być niebezpieczne. Nie mogę go tutaj użyć. A jest tutaj na przykład coś, co... Tu na przykład nie. Nie, po prostu jest tylko i wyłącznie płaskorzeźba, tak? Mogę coś popsuć. Okej. A to? Tynk. Cholera, moja kostka! Ej, tam coś jest pod spodem! O kurde. No to dawaj tym dłutem. Chyba, że Wiktoria coś ma. Pokaż. O, dobra. Ten kruszący się tynk jest łatwy do usunięcia. No to dawaj, dawaj. No i co się tam zrobiło?
Tarcza zegara. Tarcza zegara została ukryta pod warstwą tynku. Wow. Być może jest jakiś sposób, aby go nakręcić, tym bardziej, że widać dziurkę na klucz. No to ja mam klucz do zegara. Pokaż. Pasuje. Wow! Ale fajnie. Mamy to. Mogę tu wejść? Skrzynia jakaś. No i... Wow, wieża zegarowa. Klapa. Metalowe. Nie ma sensu jej tu zostawiać. I tak nie zadziała. Aha. Wygląda na kawałek zepsutego mechanizmu. I co, nie da rady? Płytka jest nietknięta. Zostawię ją na swoim miejscu. A tą, co wyjąłeś? Jakieś pęknięte to jest. No dobra, a to, co to jest? Maszyna. Dźwignia. Mhm. Maszyna. Trociny, pokaż. To wszystko, co przypomina lunch korników, kiedyś było zębatką, której ja potrzebuję, żeby uruchomić tę maszynę. A... To mały brązowy pierścień. Kiedyś był jednym z elementów drewnianej zębatki i prawdopodobnie jest brakującą częścią mechanizmu przekładni. No dobra, no to może spróbujemy to na górze, dźwignia? Nie działa. Nic się nie dzieje. Nie no, musi brakować jakiejś części, albo po prostu coś jest popsute. Tu widać ewidentnie, że to już jest tak stare, że to się nie da nic tu zrobić. Trociny. No dobra, a co zdobyliśmy? Co to jest? Brązowy pierścień. A nie chciałbym zobaczyć. A, takie coś. Okej. Co tu jest jeszcze? Tu jest w ogóle skrzynia, poczekajcie. Zejście na dół jest jeszcze. A nie otworzę. Gdyby tylko można ją otworzyć. A co jest w ogóle tu? Dźwignia. Wydaje się być zablokowana. Po prostu dźwignia, tak? I szczelina. Oczywiście coś muszę w nią wepchnąć. No to dawaj, nie wiem, ten brązowy pierścień. Nie mogę go tak... No to dłuto. Mogę coś popsuć. Prawda. No to tę mieszankę kwasów, jak chcesz, to może się coś roztopi. Szczelina. To może być niebezpieczne. Nie mogę go tutaj użyć. No to ja nie wiem. Co ona tam miała jeszcze? Pióro detergent. Judy mówi, Victoria chyba nie miała nic takiego. A co, mogę tutaj na przykład ten pierścień dać też? Nie mogę go tak użyć, bo cała reszta została zjedzona przez korniki. A to jak ja mam ten zegar uruchomić? Co za dziadostwo? Dobra, mogę tu zejść? Nie wiem, dokąd one prowadzą, ale wydaje mi się, że jestem blisko odkrycia tego. Katakumby? Jesus, naprawdę? Tu nie przejdę. Tu też są jakieś... A to co to jest? To jest po prostu woda? Nie. To jest tutaj... Kamienna płyta. Dźwignia, o proszę bardzo. Cholera, szczelina się otworzyła, ale nic ponadto. Muszę się bardziej postarać, jeżeli chcę ją ruszyć. Ta płyta blokuje jakieś przejście. Nie możecie tutaj razem zrobić to? Może razem? No właśnie, razem, wspólnie. Ty to, a ona to. Odwrotnie powinno być. Nie wydaje mi się, żebym była wystarczająco silna, aby ruszyć tę płytę. Dobra. Zróbmy to inaczej, no. Dobra, Victoria, dawaj. Ty to, on to. No ale to też jest myśl. Ja muszę częściej ich brać ze sobą, wiecie? Bo to właśnie widzę, że jest taka jednak u nich taka współpraca. Tak jak było z kluczami u kucharza, tak teraz na przykład to. Oni muszą być... Udało się. Często... Nigdy
Nie mów nigdy. Często razem muszą być. A Wiktoria co w ogóle ma za rzeczy? Ma kłódka, sekator, ewentualnie można sekatorem jeszcze tą skrzynię tam otworzyć, spróbować, nie? Dobra, chodźcie, zobaczymy co tam jest. Krypta. Uuu, cie panie. Jest i krypta, no rzeczywiście. Ołtarz. Wygląda jakby był używany przez jakąś religijną sektę. No troszkę. Figura pojemnik. Ma niezwykłą opaskę na ramieniu. Pokaż. A, rzeczywiście. Jeśli dotknę tego pojemnika, to się poruszy. A ten? Jeśli dotknę tego pojemnika, to się poruszy. Mhm. Jest prawie taka sama jak ta poprzednia. Mhm. No to już widać, że trzeba coś tutaj pewnie położyć. Ja w tej chwili nie mam pojęcia, co można by było. Jakie obrazy, kurde, ale tutaj nic więcej. Płyty nagrobne. Szkoda, że to płyty nagrobne. Czemu? Te płaskorzeźby na nich są naprawdę piękne. Mhm. Nie wiem, co tutaj. Dobra, to może tak, to chodźcie lepiej. Jakieś schody jeszcze są wyżej. Kaplica. No i kaplica, słuchajcie. Jesteśmy w środku. Kurde. Mhm. Okej. Okay. Pokażcie, tu jest jakiś ołtarz. Mogę to zobaczyć? Ołtarz. Jest pokryty kurzem. Chyba dużo czasu upłynęło od chwili, kiedy ktoś po raz ostatni odprawiał tu nabożeństwo. Mhm. Jakieś kratki tu widzę są, ale tu wszędzie są kratki. No rzeczywiście w tej kaplicy chyba nikt nic nie odprawiał bardzo dawno, nawet nie ma gdzie usiąść. Mhm. Obejdę to dookoła, czy nie ma tu jakichś rzeczy. Czy to są jakieś przyciski w tych filarach? Niekoniecznie. No ale to w sumie co? To zdobyliśmy tylko ten pierścień, tak? I to jest wyjście pewnie... Ja nie wyjdę tam. Mają podwójny zamek. Aha. Ale to nie mogę przesunąć, tak? Zamknięta. Nie. Jeżeli chcę stąd wyjść, muszę otworzyć zamek. Okej, okay, zamek jest otwarty. No bo już myślałem, że będę musiał się wrócić. Taki kawał świata. Jesus. No, tak myślałem, że tutaj jestem. To co ja mogę jeszcze zrobić, słuchajcie? Spróbuję może... chodźcie jeszcze do tej piwnicy tam. I spróbujemy wpisać ten kod. Znaczy w sumie te ten jeden. 4.17.30. Jezu, gdzie ja idę? Do studni. Studnia. Gdzie jest studnia? Pójdziemy do... To jest do Raula. Tam, gdzie jego domek. I tam on ma tą piwnicę, tak? To przez studnię można przejść. I tam była taka teczka, nie wiem, czy pamiętacie. Jezus Maria. I czy ja muszę iść taki kawał drogi? Czemu ja idę tędy? Nie mogę jeszcze się przyzwyczaić i nie wiem, gdzie co jest. Niestety jest tylko jedno jedyne wejście tędy. W środku jest metalowa drabina prowadząca do wnętrza studni. No to złaź. No. Chodźcie, zobaczymy to, czy to nie jest ten kod. Dłutem można by było jeszcze spróbować otworzyć, wiecie, ten samochód w garażu. Spróbować też. Bo tam, tam była też taka kłódka. Chodźcie, zobaczymy to. O Jezu.
ten kod, bo tak to mi nic tutaj więcej nie przychodzi do głowy. No nie wiem, co by tutaj można było... Spróbuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To też jest pięć. No to może by się zgadzało. Czekajcie. Cztery. Jeden. Siedem. Trzy. Zero. Ten przycisk jest używany do otwarcia aktówki. Okej. Okay. Poszło? Okej, jest zrobione. Dobra. Praca prywatnego detektywa idzie mi coraz lepiej. No to trzeba przy... Uuucie, panie! Jest tu chyba przynajmniej z 10 tysięcy dolarów. Ja pierdzielę. A to? Kaseta. Mam wrażenie, że to nie są największe przeboje Barbra Streisand. Okej. Aktówka. Banknoty. Jest pełna 100-dolarowych banknotów. Co u licha Raoul zrobi z tymi wszystkimi pieniędzmi? Lepiej się upewnię, czy nie zostały żadne ślady. Nie chcę, żeby ktokolwiek dowiedział się, że ktoś tu był. Dobra, ale ja wiem, o co chodzi. No mamy tą kasetkę, to teraz ewentualnie moglibyśmy... Czyli Raoul tutaj nieźle kombinuje, powiem wam. No... Też bardziej mi się nadzorca nie podoba, ale no, kto wie. Mam kasetę, którą moglibyśmy odtworzyć, tylko nie wiem gdzie, bo... gdzie to można by było podłączyć. Bo mamy już baterię do Walkmana, prawda? Zabraliśmy w poprzednim odcinku. Tak, były w sali gimnastycznej, no. To mamy to. Co to jest? Zmrok o pierwszej godzinie? O, cześć! Diabła widział mnie. Jak mam teraz stąd wejść? To zaćmienie słońca. Zapomniałem. Raoul spierdzielił. Ja mówię wam, że on coś kombinuje. Kurde, widział nas. Ja pierdzielę. Czekajcie. A czy ja mogę na przykład tą kasetę teraz wtrynić w Walkmana? Walkman, bateria, taśma, akcja! O, chodźcie, posłuchamy. Kaseta numer 17. Mój pamiętnik. Autor Antonio Corona. 20 czerwca 1999 roku. No cóż, nadal jesteśmy w Berlinie, w tym zapomnianym przez Boga miejscu. Nie byliśmy na zewnątrz od tygodnia. Tylko dzisiaj księciunio miał wystarczająco wielkie jaja, żeby wyściubić nos na zewnątrz. Wrócił po pół godzinie z zapasami i z Washington Post. A wygląda na to, że ja i moi przyjaciele znowu znaleźliśmy się na pierwszych stronach gazet. Na stronie 12. Okropne zdjęcie, ale fajny artykuł o nas. Wszystko opieczętowane w Grand Crown Casino w Las Vegas. FBI wpadło na trop rycerzy apokalipsy. To co? Chcecie nam odstrzelić główki, co? Nie zrobicie tego, chłopcy, bo ja wiem, że po mojej stronie jest pan i nic nas nie powstrzyma. Teraz widzę, kiedy baranek otworzył pierwszą z 7 pieczęci, trupio blady koń i jego jeździec miał łuk. I korona była mu dana. I odszedł on, aby zwyciężać. Księga Apokalipsy 6.1. 6.1. 1 lipca. Udało nam się. Panie, tym razem naprawdę tego dokonaliśmy. Kren wreszcie znalazł tę cholerną machinę. Było dużo łatwiej niż się spodziewaliśmy. Pojedziemy nocą. Nasz pociąg opuszcza Berlin o godzinie 3 rano. Udajemy się w podróż po moc absolutną. O panie, kiedy baranek otworzył drugą pieczęć, pojawił się drugi koń w kolorze ognia. Jego jeździec został usłany, aby odebrać ziemi pokój, aby ludzie zabijali się wzajemnie. Księga Apokalipsy 6.3. 6.3, 6.1. 10 lipca 1999 roku.
Takie już nasze szczęście. Musimy czekać na to pieprzone zaćmienie. Cholera. Najpierw Kern powiedział, że nie będzie go przed sierpniem. A potem nic nie mówi. Wykończyłbym go, gdyby jego życie nie było tak kurewsko ważne. I jeszcze jedna rzecz. Wreszcie odkryliśmy, kto za tym stoi w CIA. To jest machina. Machina pozwala tym cholernym dupkom rządzić światem według ich reguł. Kiedy baranek otworzył trzecią pieczęć, zobaczyłem wyłaniającego się czarnego konia, a jego jeździec trzymał w ręku wagę. Księga Apokalipsy 6.5. Hmm. 1 sierpnia znowu mogę zacząć nagrywać. Takie zagranie nie było pożądane, ale ostatnio sprawy układały się niezbyt dobrze. Nigdy tego nie zapomnę, nawet bez tej kasety. Okej, zameczek jest cholernie ponury, ale z pomocą Bożą jesteśmy krok od stworzenia historii. Wczoraj Wiktor odkrył jakąś sekretną komnatę i teraz Kren przygotowuje jakieś oczyszczające rytuały dla nas wszystkich. Zaćmienie będzie na pewno 11, więc dzień wcześniej, dokładnie o północy, uruchomimy machinę. Kiedy baranek otworzył czwartą pieczęć, zobaczyłem wyłaniającego się jasnego konia, a jego jeździec miał na imię Śmierć i otchłań podążała za nim. Księga Apokalipsy 6.7. Na Boga tony, czy człowiek nie może znaleźć już ani chwili spokoju? Zalogowałem się do plików CIA, a teraz odłóż ten cholerny magnetofon, zanim mnie wepchnę ci go do gardła. Okej, księciuniu. Wynoś się stąd, palancie. Wow. No nieźle. Robi się ciekawie, powiem wam. Robi się ciekawie. Czy ja mogę... Nie, nie ma tutaj. Długo to trwało, słuchajcie. Jeszcze chciałbym zobaczyć tym dłutem tutaj tą kłódkę. W tym garażu. I chciałbym jeszcze zobaczyć, gdzie poszedł Raul. No to oni tutaj apokalipsę chcą robić. Nie wiem, czy te wersety, to się mówi, czy one będą ważne. Tam 6.1, 6.2, 6.3. Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze tu pamiętam właśnie, że to było. Czy można by było na przykład... bo klucza żadnego nie mamy, ale dłutem. Mogę coś popsuć. A kwasem? O, kwasem mam. Kombinacja kwasu azotowego i siarkowego z łatwością złamie zamek. Super. Zamek całkowicie się rozpada. No to otwórz rzecz to w cholerę. Wow. Dobra, co my tu mamy? Torba. Torba pełnowartościowego torfu ogrodniczego. Chyba Raul ją tu zostawił. Wydaje mi się, że to odpowiednie miejsce, aby je zostawić. Jeszcze coś tu jest. Co to jest? Komputer. Przewód. Komputer. Komputer pyta mnie o kod dostępu. O. Kod dostępu CIA. A co ma z tym wspólnego CIA? No było o tym mowa. Nie wiem, dlaczego zostawili komputer schowany w półciężarówce, ale może mi się przydać. Ma modem. Jeżeli chcę go użyć, muszę podłączyć go do linii telefonicznej. No to dawaj tutaj ten telefon. Komputer pyta mnie o kod dostępu. Kod dostępu CIA. A co ma z tym wspólnego CIA? Nie wiem, dlaczego zostawi... Komputer pyta... No to co mam zrobić? Nie mogę podłączyć tego. Przewód. Komputer. Półciężarówka. Komputer. To pewnie ta, której używają do transportowania towarów. No ale nic tutaj w tej chwili nie zrobię, tak? No nie mogę podłączyć ani mojego telefonu, ani nic. Zdjęcie Judy. A może oddamy te zdjęcie, słuchajcie, temu... Jak on się nazywa? Nadzorcy. Nie mam nigdzie. A było coś w tym Walkmanie, gadał coś, jakiś kod? Bo tam było CIA, ale czy ja wiem? Ogrody zamkowe.
Nie mam za bardzo już pomysłu, co tutaj robić. Serio. Ale i tak uważam, że dużo porobiliśmy w tym odcinku. Chodźmy do nadzorcy może. Bo pokazał się w sumie komputerek, więc można jeszcze z kimś tam coś pogadać, coś nowego. Czy tutaj jest Greta? Nie, Greta zwiała już. Coś zostawiła może? Te sztućce, ale je wyczyszczone są. Dobra, to nie. W ogóle tu jest chyba jeszcze jakieś wejście na balkon, tak? Czy nie można było? Nie, nie można chyba było. Dobra, nie można było. W ogóle nie pukamy, nie? Tylko po prostu wpadamy, nie? Na chatę. Chciałem z nim pogadać. Jest kilka spraw, które chciałbym wyjaśnić, panie Anderson. Czy mogę pytać? Oczywiście. Tylko nie wiem, czy czasem nie jest tak, że... Nie, myślałem, że on ma... Coś nowego doszło? Nie. Co mi się wydawało, że coś nowego doszło? Biały gołąb. Wie pan co? Jest pan dziwny. A. Z łatwością mógłby pan kolekcjonować monety lub znaczki warte tysiące funtów, a pan co? Pan hoduje gołębia. Nie widzę w tym nic złego. Ja też, uważam, że nic złego. Ptaki drapieżne, kruki, gołębie, wszystkie są przez nich więzione. Uczą się o nich. Być może jesteśmy zazdrośni o to, co potrafią one, a czego my nie umiemy latać. Każdy ma swoje jakieś, przecież to nic takiego. No ale nie mogę nic. Ewentualnie właśnie oddać mu tą krew. A dajcie tą krew. To nie jest chyba miejsce na przetrzymywanie krwi. Wiem, ale chciałem... Zdjęcie Judy? Może będzie lepiej, jeżeli pozwolę Wiktorii się z tym uporać. A, okej. Okay. Dobra, to Wiktoria, chodź no tutaj na chwilę. Przez chwilę mi zniknął nadzorca. Nie chodziło mi bardziej o to, żeby... Czekajcie, to zrobię tak, o tak. A nic nie zrobię. Jesus, nie wiem jak... Jeszcze się nie nauczyłem jak oddać... To jest zdjęcie Judy. Tak, tylko chciałbym na przykład... Kurde. Nie dam rady chyba. No tak, i on tu jest. A nie, nie chodziło mi o to. Chodziło mi o to... Używany jest... Żeby te rzeczy wam oddać. Nie wiem, jak to się... Używany jest... Używany jest... Jest mała... Jest mała... A, dobra, teraz mam to. Okej. Okay. Jesus, ile problemów. No to nie jest takie czytelne. Lepiej by było na przykład przenieść. Czemu ona tylko z nim może rozmawiać? Masz tutaj zdjęcie. O! Panie Anderson, a propos pańskiego laboratorium, mam tu coś... Znowu? O! Ostrzegałem panią. Teraz proszę opuścić to miejsce, zanim stracę cierpliwość. No dobrze, zrobiłam z siebie głupca. Zapomniałam, że rozmawiam ze złą osobą. Ty nic nie wiesz, prawda? Nie ma dostępu. I no. Oczywiście nigdy nie zauważyłeś hasła napisanego na odwrocie zdjęcia twojej żony. Daj spokój, Anderson. Alibi, które przedstawiłeś, jest bardzo cieniutkie.
Nie ma na to żadnych dowodów. To tylko twoje słowo przeciwko mojemu. Serio? Wziął, wyrzucił. Czy to w porządku? No cóż, tak się akurat stało, że moja kancelaria prawna otrzyma wkrótce bardzo interesujące dokumenty. Podpisane przez ciebie, razem z kopią zdjęcia, które właśnie zniszczyłeś, ze zdjęciami organów zrobionymi przez pana Buna i zeznaniami wszystkich świadków, którzy cię widzieli. Wow. Kiedy przedstawisz swoją historyjkę przed sądem, będę tam, gotowa przeszpilić cię, jeżeli popełnisz chociaż jeden mały błąd. Blefujesz. Ale jestem pewna, że nie popełnisz żadnego błędu. Dobra, wygrałaś. Gdzie nas to wszystko zaprowadzi? Czy chcesz od razu wezwać policję? Czy może wolisz skandal z prasą, zdjęciami i całą resztą? Dlaczego nie? Mogłoby być całkiem zabawnie. Ile będzie mnie kosztowało twoje milczenie? Chcę kontrolować zamek. Chcę dostać wszystkie klucze, łącznie z tymi do starego skrzydła. Kto wie, co ty tam ukrywasz? Ale czego wy dwoje chcecie? Czy mogę wam przypomnieć, że zamek jest prywatną własnością? Rób, jak ci powiedziałam. Lub jedyną własnością, jaką będziesz mógł się pochwalić, będzie tabliczka czekolady w więzieniu. Jeżeli jest to aż tak ważne, bierz je. No, mamy klucze. Zadowolona? Gdzie się teraz wybierasz? No oczywiście, że do starego skrzydła. Myślę, że to moja sprawa, nie? Panie Anderson? Ale go wzięliśmy, kurde. A tylko, że teraz zrobi się troszkę chyba niebezpiecznie troszkę, co? Nie myślicie? Bo on może teraz komuś powiedzieć. W każdym bądź razie mamy, słuchajcie, klucze. Klucze do starego skrzydła. Ale idealnie. No jakoś nawet dzisiaj to poszło. Chociaż nie wiem, co z tą skrzynią tam w tej krypcie. No zobaczymy. I tam są jeszcze taka waga, co tam dać. Mamy jakiś pierścień, więc też nie wiem, do czego to. Ale jakoś nawet fajnie to poszło. Dziękuję wam za dzisiaj i cóż, do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.